Cześć, miło Was znowu widzieć. Dziś zapraszam na wideorecenzję jednego z najistotniejszych modeli Motorola, czyli Motorola serii G, a konkretniej Moto G7. Nim zaczniemy, to tak dla porządku tylko dodam, że poza tym podstawowym Moto G7, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, seria Moto G7 tegoroczna ma jeszcze modele Play, Power i Plus. Ja wybrałem ten model podstawowy, ten główny, od którego pozostałe się wywodzą, no bo wiadomo, Play ma słabszą specyfikację, Power ma mocniejszy akumulator, a Plus jest trochę bardziej dopasiony. Ale my zajmijmy się tym głównym modelem, bo to chyba on będzie taką podstawową lokomotywą sprzedaży dla całej serii. No i jak zwykle zacznijmy od szybkiego rzutu oka do zawartości opakowania. A ta zawartość jest dość prosta. Jest oczywiście giełka do otwierania gniazda kart, jest makulaturka, mamy zasilacz i to jest zasilacz szybki, przewód USB oczywiście, nie ma słuchawek, ale za to jest silikonowy pokrowiec, który w sumie chyba może się przydać, ale o nim za chwilkę. Moto G7 to średniaczek. I jak przystało na średniaczka, pod względem designu jakoś szczególnie niczym nie wyróżnia się, nie kuje w oczy, ale muszę przyznać, że jest to telefon zaprojektowany zgodnie z obecną modą. Mamy dość wąskie ramki ekranu, jest kropelkowy notch, który tu fajnie tapetą, widzicie, udało mi się zamaskować. Jest tył wykończony szkłem z lekko zaokrąglonymi narożnikami. No i jest charakterystyczny dla Motorola element w postaci dość mocno wystającej ramki aparatu fotograficznego. No a pod ramką czytnik linii papilarnych, komponowany w logotyp Motorola, bardzo estetycznie, muszę przyznać. Ta wystająca ramka no, z jednej strony wkurza, bo po pierwsze telefon, kiedy odłożymy go na płaską powierzchnię, będzie się kiwał, kiedy chcemy coś nastukać na ekranie. Ponadto ta ramka może, co prawda nie musi, bo w moim egzemplarzu wygląda wciąż nadal jak nowa, ale może na dłuższą metę porysować się, może ulec uszkodzeniu, no bo na niej się cały telefon w zasadzie opiera. Także powiedzmy tyle wad. A, jeszcze jedno. Wokół ramki zbiera się kurz, który na ciemnej obudowie bardzo mocno widać, podobnie jak ślady paluchów. Również obudowa co prawda jest łatwa w wyczyszczeniu, ale niestety brudzi się równie łatwo. I tutaj proponuję, żebyście sobie może przyjrzeli się wersji jaśniejszej, bo jest jaśniejsza wersja obudowy. Może ona Wam się spodoba, a na niej na pewno widać ślady palców mniej. No ale wróćmy do tej nieszczęsnej ramki. Ona ma jednak jedną fajną cechę. Stanowi dosyć dobre oparcie dla palca, kiedy trzymamy telefon. Telefon dzięki temu nie ma tendencji do uciekania z naszej dłoni. A jeżeli nam ta ramka strasznie przeszkadza, no to załóżmy ten silikonowy pokrowiec, skoro już Motorola go dała. I wtedy ramka licuje się z pokrowcem i już przestaje wystawać i przestaje nas kłuć w oczy. To może zwiedźmy sobie poszczególne kawałki obudowy. Przyciski na prawym boku standardowo, klasycznie, ale wygodnie. Na dole pojedynczy głośnik USB-C i gniazdko słuchawkowe mini jack. Jest mini jack, czyli nie ma problemu, że nie dali w komplecie słuchawek, bo sobie zawsze jakieś dobierzecie, pewnie macie jakieś ulubione. No i mikrofony. Jeden z tyłu, jeden tutaj na samym brzegu na przodzie i u góry. I na ten u góry radzę uważać, bo jest bardzo blisko otworka, w który wkładamy igłę, kiedy otwieramy gniazdo kart. No i można się pomylić i uszkodzić mikrofon. Także gdybyście wymieniali karty, to uważajcie. A jak już przy kartach jesteśmy, no to wspomnę o mistrzowskim kroku ze strony Motorola. Slot jest potrójny. Mamy dwie karty na nosim i miejsce osobne na microSD, czyli nie musimy rezygnować z Dual SIM-a, jeżeli chcemy powiększyć pamięć i to jest bardzo fajne. I tu już zapisujemy kolejną zaletę tego telefonu zaraz po obecności mini jacka. Przód obudowy, no tak standardowo, większość wypełnia ekran. Dosyć wąskie ramki, tak jak już powiedziałem, z tym, że na dole jest nieco szersza bródka z logotypem Motorola, jak widzimy. Na górze nad aparatem jeszcze udało się upchnąć głośno i czujniki zbliżenia i światła. Także tutaj nic poza tym nie zajmuje. Powiadomienia się wyświetlają bez problemu. No i całość wygląda dosyć fajnie. Obudowa jest sztywna. Obudowa myślę, że będzie dosyć trwała, ponieważ ja ten telefon użytkuję już dobrze ponad miesiąc i urządzenie cały czas wygląda jak nowe. Telefon fajnie leży w ręku, jest dobrze wyważony. Pod względem wykonania ciężko mu cokolwiek zarzucić. Fajna tapeta, nie?
No, ale wyświetlacz to nie tylko fajne tapety. Wyświetlacz w Moto G7 jest naprawdę przyzwoity. To nic wielkiego, 6,2 cala IPS, Full HD+, proporcje 19 do 9. No, w zasadzie standardzik, tak? Nie ma co oczekiwać cudów, ale wyświetlacz naprawdę daje radę. Słuchajcie, ja sobie wziąłem ten telefon na urlop w góry. Było słonecznie, było śnieżnie, także było jasno, bardzo jasno wokół mnie, a mimo to z telefonu dawało się normalnie korzystać. Wiadomo, no ekran mógłby świecić jaśniej, zawsze mógłby świecić jaśniej, ale naprawdę z G7 daje się korzystać w słoneczne dni. Bez problemu telefon współpracuje z okularami z polaryzacją, takimi przeciwsłonecznymi czy tam narciarskimi. Widać wszystko na ekranie. Jedyny problem, jak go obrócimy do robienia zdjęcia, czyli w poziom, no to obraz nieco ciemnieje, tak? Będzie ciemniejszy, ale nadal pozostanie na tyle czytelny, żeby się dało zrobić zdjęcie, żebyście widzieli, co fotografujecie i żeby ten obraz był po prostu wyraźny, ostry i czytelny. Jeżeli chodzi o kolory, jest w porządku. Jeżeli chodzi o kąty czytelności, również dodam, że ekran ma tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, który w dodatku można sobie włączać według ustalonego przez nas harmonogramu. Jest w interfejsie również tryb ciemny. No i dodatkowo mamy jeszcze do wyboru skokowe, takie predefiniowane ustawienia kolorów. Możemy sobie wypróbować, który nam będzie bardziej odpowiadał. Warto jeszcze dodać, że ekran możemy przełączyć w tryb szarości, no bo mamy tutaj cyfrowy dobrostan, jeden ze składników Androida Pie. Więc możemy sobie uczynić obraz na ekranie czarno-białym, żeby nam się oczka mniej męczyły. Ale aby nie było nam wszystkim zbyt zabawnie, nie ma tu diody powiadomień. Zamiast tego są po prostu powiadomienia wyświetlane na ekranie. Taki specyficzny Always On Display, no wiadomo, to nie jest OLED, więc to nie jest energooszczędne, ale też dlatego nie świeci cały czas. Tylko zaświeci się w momencie, kiedy pomachamy nad telefonem dłonią, względnie weźmiemy telefon do ręki. Wtedy nam się powiadomienia na ekranie ukażą. No i oczywiście wtedy, kiedy nadejdzie jakieś zdarzenie, kiedy przychodzi powiadomienie, no to też ekran na momencik się rozświetla i możemy zobaczyć, co tam się zadziało. W sumie taka proteza, ale dość fajnie zrobiona i myślę, że ten brak diody powiadomień to nie jest jakimś tam strasznym problemem, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie. A skoro już wspomniałem o tym systemie powiadomień, to od razu powiem Wam, że są one składnikiem czegoś, co nazwano aplikacją i narzędzia Moto. To jest dodatek. Dodatek do oprogramowania w prezencie od Motorola. I to jest fajny prezent. Według producenta zasłużył aż na osobny dział w menu ustawień, na osobną ikonę. No i w sumie to jest dosyć naprawdę fajne, bo poza tymi powiadomieniami, o których już Wam powiedziałem, mamy też możliwość sterowania telefonem za pomocą gestów. I na przykład sobie potrząsnąwszy tak, włączamy latarkę, potrząsnąwszy tak, gasimy. Takim gestem szybko uruchomimy aparat fotograficzny. Proszę bardzo, żeby nie było. No i oprócz tego możemy sobie jeszcze wyciszać sygnały poprzez obrócenie telefonu, no ale to jest dosyć znany gest, tudzież odbierać połączenia poprzez uniesienie telefonu do ucha. Także są to takie dosyć sympatyczne dodatki, które zdecydowanie ułatwiają korzystanie z telefonu. Oczywiście nie trzeba z tego korzystać, ale niektóre rzeczy są fajne. Ot, jeszcze ja na przykład robiąc recenzję, robiąc rzut ekranu, doceniłem, że można szybko zrobić rzut ekranu trzema paluchami i mieć szybki dostęp do jego edycji. Takie drobiazgi, tak? Ale dosyć użyteczne. No jedna rzecz tam w tym zestawie jest kompletnie bezużyteczna, mianowicie sterowanie głosowe, bo nie obsługuje polskiego. Z takich jeszcze mniej oczywistych dodatków, choć znanych już użytkownikom niektórych smartfonów, jest chociażby możliwość przełączenia tych trzech dolnych przycisków do jednego. Czyli zastępujemy trzy przyciski jedną beleczką, którą obsługujemy za pomocą gestów, od choćby przesunięcie w bok oznacza wstecz. Proste, można się do tego przyzwyczaić. Mnie jakoś trochę ciężko idzie, ale wizualnie bardzo to rozwiązanie mi się podoba. Ale ja chyba wolę gesty takie ogólnoekranowe, jak chociażby w MIUI. Rzecz gustu. Wiedzcie, że coś takiego jest i można to tutaj zrobić. No ale tak ględzę o interfejsie, a w zasadzie najważniejszego Wam nie powiedziałem. W zasadzie czysty, stokowy Android w surowej postaci. Fajny panel skrótów z możliwością edycji, ale brak śmieciowych aplikacji, brak zbędnych dodatków. Motorola daje to, co powiedziałem, czyli gesty Moto. No i jeszcze jedną rzecz dodaję, Dolby Audio. Mamy tu kilka predefiniowanych ustawień dźwięku.
Przy czym ten automat też działa zupełnie dobrze. Generalnie, jeżeli chodzi o dźwięk, Motorola jest zupełnie w porządku. Głośnik zewnętrzny gra donośnie, dźwięcznie i w miarę czysto. W każdym razie na pewno bardzo dobrze nadaje się do prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym. Głośnik słuchawkowy no, mógłby być ciutkę lepszy moim zdaniem. Jak dla mnie jest nieco zbyt cichy. Mógłby mieć większą moc, ale to jest moje takie osobiste odczucie w porównaniu z paroma innymi telefonami. No tutaj mogłoby być nieco lepiej, ale to nie jest tak, że ja jakoś strasznie narzekam na możliwości komunikacyjne Moto G7. Jest zupełnie dobrze, jest poprawnie. No i znów powtórzę, bardzo duża zaleta. Dual SIM bez hybrydy nie wymusza na nas rezygnacji z karty microSD. No i oczywiście wszystko jest bardzo proste w obsłudze. Standardowy dialer, standardowe kontakty od Google, standardowa klawiatura Google. Żadnych udziwnień. Pozostałe interfejsy komunikacyjne w Moto G7 również nie nadają się do krytyki. Wszystko działa tak, jak powinno. Nie sprawia żadnych problemów. Wi-Fi bez problemu. Bluetooth, no dobra, co prawda trochę ten starszy, bo 4.2, ale też bezproblemowo gada z akcesoriami, z zestawem samochodowym. GPS precyzyjny, sprawdziłem go i w nawigacji samochodowej, i w pieszej. Było naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku. No i oczywiście przypomnę, znów mamy mini jacka, czyli możemy sobie do motki podpiąć nasze ulubione słuchawki. I znów jeszcze parę nieoczywistych rzeczy, nieoczywistych oczywiście w średnim segmencie smartfonów. Jest radio FM, działa i jest, moi drodzy, NFC, czyli możemy sobie tym telefonem dokonywać płatności zbliżeniowych. Bardzo fajnie, bo wielu konkurentom tego akurat elementu brakuje, nie wiedzieć czemu, szczególnie tym z Chin. To może jeszcze parę słów o zabezpieczeniach. Czytnik linii papilarnych, tak jak już Wam powiedziałem, jest wkomponowany w logotyp na tyle obudowy. Działa naprawdę sprawnie, naprawdę szybko, naprawdę pewnie. Oceniam go bardzo dobrze. Oceniłbym go jeszcze lepiej, gdyby na przykład można mu było przypisać funkcję gładzika do przewijania stron chociażby. Bo na razie można sprawić, że będzie rozwijał powiadomienia, przy czym tą opcję ukryto dość głęboko w interfejsie, w ustawieniach. Nie wiem dlaczego. Smartfon oferuje również rozpoznawanie twarzy. Prosty układ oparty o aparat fotograficzny z przodu, no i ze wszystkimi, że tak powiem, plusami i minusami. Plusem jest to, że raczej nie da się go szukać zdjęciem, bo próbowałem i nie poszło. Natomiast trochę słabo działa przy słabym świetle. I tutaj podpowiadam, jak sobie ustawicie jasną tapetę, to pewność działania tego systemu się poprawi, bo ekran będzie w ciemności Waszą twarz trochę podświetlał. No i jeżeli światła wystarczy, to ekran się odblokuje i wtedy to działa nawet całkiem sprawnie. No ale czasem przy bardzo słabym świetle niestety musicie wiedzieć, że to nie zadziała i trzeba też polegać na czytniku linii papilarnych. No i pamiętajmy, że odblokowywanie za pomocą obrazu twarzy też nie jest takie do końca pewne, bo na przykład sprawdziłem, że Moto G7 daje się odblokować na śpiocha, czyli wystarczy, że jak będziecie spali, ktoś pokaże Waszą twarz smartfonowi i on się odblokuje. No to z tym trzeba uważać, jeżeli macie jakieś tajemnice, no to lepiej używajcie czytnika. Powinienem też Wam powiedzieć parę słów na temat wydajności tego telefonu. Tylko wiecie co? Ja cholernie nie lubię poruszać tego tematu. No w tej chwili jest tak, że w zasadzie większość telefonów, tam powiedzmy od tych 800 zł wzwyż, to już działa naprawdę bardzo fajnie lub jeszcze lepiej, oczywiście te droższe. No ale już przy powiedzmy telefonach w okolicach 1000 zł naprawdę nie ma wstydu i nie ma na co narzekać, bo one po prostu działają dosyć sprawnie. I tak właśnie jest z Moto G7. Tu nie ma żadnego super, hiper wypasionego procesora, bo mamy tutaj, moi drodzy, Snapdragona 632 i 4 giga RAM-u. To wystarczy, żeby ten telefon naprawdę bardzo fajnie, bardzo stabilnie pracował, bo mamy goły system bez żadnych pierdółek i to po prostu naprawdę fajnie działa. Ja tego telefonu używałem w codziennej eksploatacji i przyznaję, ani razu nie miałem ochoty rzucić nim o ziemię, ani razu mi nie wkurzył. W gry daje się pograć, no wiadomo, no, taki asfalt na przykład będzie się już trochę przycinał, ale to nie jest tak, że jest bardzo, bardzo źle. Co najważniejsze, telefon się niespecjalnie nagrzewa. Zimą jako grzejnik do rąk kompletnie się nie sprawdził. Robił się troszeczkę ciepło, ale naprawdę to tak jak się robi w zasadzie każdy smartfon tej średniej lub wyższej klasy. Tutaj
No żadnego dramatu nie było. Nie zauważyłem, żeby po nagrzaniu jakoś tam się spowalniał. Ileś tam sesji benchmarkowych, jak przeszedł, no to było widać, że te wyniki trochę spadają, ale wiecie co, to są tylko cyferki. Natomiast takie normalne odczucia przy zwykłej eksploatacji są jak najbardziej pozytywne. I myślę, że ta informacja jest dla Was najważniejsza, a nie tam, ile punktów osiągnął Vantutu. Bardziej przydatną informacją będzie to, że mamy 64 giga pamięci wewnętrznej, z czego na starcie tam koło 53 mamy luźnych. No i możemy bez problemu, powtórzę to znów, bo bardzo mnie to cieszy, użyć karty microSD, nie rezygnując z używania dwóch kart SIM. I nie mniej ważne są osiągi akumulatora. Ten w Moto G7 nie jest jakoś porażająco wielki, bo ma 3000 mAh, a w tej chwili tak powoli zauważam, że standardem robią się 4000. Ale dostajemy już w zestawie 15-watową ładowarkę, i faktycznie ona dosyć szybko napełnia ten akumulator, bo to jest nieco ponad godzinę, tak mniej więcej godzina 10 od 0 do 100% bateria się ładuje. Przy czym po pół godzinie już mamy połowę naładowania, czyli jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o ładowanie. Pamiętajmy, że to jest średniak i ładowarka jest w standardzie, co też nie do końca jest oczywiste w tym segmencie cenowym. No a jeżeli chodzi o osiągi akumulatora, są dobre. Ten telefon spokojnie jest w stanie pracować do 2 dni. Dzień to na pewno i co najważniejsze, zauważyłem, że na przykład niskie temperatury jakoś niespecjalnie robią na nim wrażenie. Używałem tego telefonu w mroźne dni na powietrzu i jakoś ciężko było zaobserwować, żeby ta bateria w jakiś drastyczny sposób zmniejszyła swą pojemność. Generalnie telefon pracował tak jak zwykle. Dzień kończyłem mniej więcej z zapasem 30-40% akumulatora, przy czym korzystałem z telefonu. Gadałem, robiłem sobie fotki, filmiki i tak dalej. Także telefon był normalnie użytkowany. Myślę, że jest to niezły wynik jak na tą pojemność akumulatora. No i znów powtórzę, szybkie ładowanie już w standardzie z odpowiednią ładowarką bez cudowania. No i fotografia. Z przodu 8 mega w troplonoczu, z tyłu 12 główna matryca z obiektywem o dosyć fajnej przysłonie 1.8 i pomocnicza matryca 5 mega do rozmywania tła. Swoją drogą to sporo im tych małych matryc musiało zostać, skoro pakują w zasadzie wszyscy producenci 5 albo 2 dodatkowo. Tu mamy akurat 5. No i to rozmywanie tła, bo w sumie od tego już wypada zacząć, jak już zacząłem. Działa dosyć fajnie. Wiadomo, czasem chociażby na włosach, na takich drobnych detalach oprogramowanie się pogubi, ale z moją łysą czachą radzi sobie genialnie, z taką trochę bardziej kudłatą też zupełnie dobrze. I dodatkowo mamy tu parę fajnych takich bajerów. Możemy sobie na przykład podkreślić jeden kolor. Czyli na przykład wybieramy sobie, nie wiem, jaskrawą sukienkę naszej damy, którą fotografujemy, a reszta tła może stać się czarno-biała. Albo jeszcze ciekawiej, możemy wyciąć pierwszoplanowy obiekt, czyli na przykład naszą facjatę i wkleić ją na dowolne tło, na inne zdjęcie i w ten sposób na przykład możemy oszukać kumpla, żebyśmy na wakacjach w Dubaju. Możemy sobie też na przykład zrobić taką animację, gdzie jeden obiekt wybrany, zaznaczony później w postprodukcji przez nas na zdjęciu będzie się poruszał, a reszta pozostanie statyczna. Ot, takie dodatki, które nie zawsze się przydadzą, ale czasem mogą naprawdę pozwolić nam fajnie się pobawić. No ogólnie jak oceniam zdjęcia, no te dzienne są w porządku, po prostu. Są ok, nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Wiecie, no w tym segmencie cenowym już ciężko znaleźć ten, który by ewidentnie złe zdjęcia robił, przynajmniej w dzień. No bo w nocy to już Moto G7 troszeczkę sobie nie radzi i tutaj już w tym segmencie cenowym nasuwa mi się kilku konkurentów, którzy w nocy radzą sobie nieco lepiej. Ale Moto G7 ma tryb manualny. Co prawda włącza się go trochę mało, moim zdaniem intuicyjnie ten przełącznik przesunął w inne miejsce, ale to jest moje zdanie oczywiście. Niemniej tryb manualny mamy i korzystając z niego i ze statywiku, to już można zrobić w miarę przyzwoite zdjęcie. Nie rewelacyjne, ale powiedzmy takie, którego nie będziemy się musieli wstydzić. Niemniej z automatu zdjęcia nocne, no tutaj niestety minusik za to. No i minusik trochę za selfiaki. W sumie są niezłe. Generalnie, przeważnie są niezłe, ale kiedy za nami będzie jasne tło, to ono zostanie dosyć mocno prześwietlone. Zapomnijcie o zrobieniu sobie fotki na tle błękitu nieba w słoneczny dzień. Ten błękit będzie biały. No taka mała niedogodność, tutaj trzeba po prostu wypróbować, zadbać o dobre tło, ale generalnie jeżeli chodzi o odwzorowanie naszej twarzy, barwy skóry i tak dalej, to jest jak najbardziej w porządku. Całkiem w
porządku są również filmy wideo. Można nagrywać i w 4K, można nagrywać w zwolnionym tempie, co prawda tylko HD, ale w 120 klatkach i całkiem nie najgorzej to wygląda, może nie rewelacyjnie, ale jest to akceptowalne. Jest też rzeczywiście tryb nagrywania Full HD i obraz i dźwięk są przyzwoite. Jedyne co zauważyłem, to mikrofony dość ochoczo zbierają szum wiatru. Jeżeli nagrywamy wieczny dzień, to niestety ten wiatr będzie wyraźnie na ścieżce dźwiękowej słyszany. Ale poza tym filmy są ok. Poniżej macie link, możecie sobie obejrzeć przykładowe filmiki. Interfejs fotograficzny jest dość prosty, dość przyjazny. Ja bym tam wprowadził drobną modyfikację, chociażby przeniesienie tego trybu manualnego, o którym Wam już mówiłem, do menu pozostałych trybów, żeby było wszystko razem. I chętnie zamieniłbym ekranowy klawisz od Google Lens, choć tutaj brawa za integrację tego bezpośrednio w aplikacji aparatu, ale przeniósłbym to też do menu trybów, a zamiast tego wolałbym mieć szybki dostęp do trybu wideo bez konieczności przełączania się gestem. Od razu przycisk foto, przycisk wideo. Moim zdaniem to jest wygodniejsze rozwiązanie. No ale Motorola twierdzi inaczej, trudno, będziecie się musieli przyzwyczaić, ale interfejs fotograficzny i tak jest przyzwoity, naprawdę. No i dochodzimy do tego, czego kurczę najbardziej nie lubię. Moto G7 kosztuje mniej więcej 1200 zł. No i ma w tej chwili naprawdę sporą konkurencję ze strony chińskich producentów. Czym góruje Motorola? No przede wszystkim tym, że ma czystego Androida i co za tym idzie, również myślę, że są spore nadzieje na szybkie, sprawne, częste aktualizacje. Ma bardzo fajne dodatki w postaci gestów. One może nie są jakoś znaczącym elementem wyposażenia telefonu, ale naprawdę uprzyjemniają jego obsługę. Ma NFC, co podkreślam, w tym segmencie cenowym wcale nie jest takie oczywiste. Podobnie zresztą jak niehybrydowe gniazdo kart. Tutaj nie musimy decydować albo dual SIM, albo microSD, tylko mamy jedno i drugie już w standardzie. No i w odróżnieniu od paru konkurentów, których z litości nie wymienię, tu od razu mamy szybką ładowarkę w zestawie. Niektórzy dodają standardowy zasilacz, chociaż telefon obsługuje szybkie ładowanie, co jest dla mnie bez sensu. Ocena stylizacji, no to już jest sprawa indywidualna. Mnie wygląd Moto G7 się podoba i nawet ta wystająca ramka aparatu jakoś szczególnie mi tutaj nie przeszkadza, bo jest bardzo charakterystycznym znakiem rozpoznawczym Motorola. Mamy bardzo dobry czytnik linii papilarnych. Jest no zdecydowanie słabsze, ale jest rozpoznawanie twarzy. Jeżeli chodzi o wydajność, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o działanie telefonu również, jeżeli chodzi o możliwości akumulatora również nie będę narzekał. Komunikacyjnie też jest dobrze, głośnik mógłby być silniejszy, ale to jest moje wybrzydzanie już bardziej. Natomiast tak ogólnie najbardziej taką chyba rozczarowującą cechą Moto G7 są zdjęcia w słabym świetle. Bo te dzienne są zupełnie ok, filmy w dzień też zupełnie ok. No, mógłby ten aparat być nieco lepszy przy słabym oświetleniu, wtedy ten telefon byłby już naprawdę kompletny i odpowiadałby takiemu mojemu osobistemu, prywatnemu wyobrażeniu co do serii Moto G, czyli byłby takim wzorcem porządnego średniaka, pozbawionego udziwnień, wodotrysków od kawałkiem porządnej maszyny. No i w sumie, pomijając te zdjęcia nocne i tych kilka drobnych niedociągnięć, to ta Moto G7 jest faktycznie takim solidnym, niezawodnym, godnym uwagi średniakiem. No ale niestety, tak jak powiedziałem, ta cena trochę psuje ten pozytywny obraz tego telefonu i czyni ten smartfon niestety trochę, no muszę to powiedzieć, trochę mniej opłacalnym na tle konkurentów, którzy kosztują mniej, a oferują to samo lub nawet niektórzy więcej. Niemniej, jeśli jesteście fanem Motorola, ja wiem, że takich jest wielu, no to myślę, że jest to telefon bez pudła godny polecenia. Jeżeli szukacie czegoś z czystym Androidem, no to też sobie możecie pomyśleć o motce cieplej. No i oczywiście możecie też, przypominam, przyjrzeć się pozostałym modelom z rodziny Moto G7. A czym one się różnią, możecie sobie sprawdzić, bo w opisie filmu znajdziecie takie krótkie porównanie, zestawienie w tabelce specyfikacji wszystkich czterech modeli i będziecie mogli zdecydować, bo może niekoniecznie akurat ta bazowa Moto G7, może na przykład wolicie Power albo wolicie Plusa. W każdym razie Moto G7 raczej mnie nie zawiodła, nie jestem rozczarowany tym telefonem i właściwie to mógłbym go używać. Polubiłem Moto G7, po prostu. Mimo pewnych niedociągnięć,
Jednak ten telefon naprawdę daje się lubić. A teraz Moto G7 wraca do swojego estetycznego zielonego opakowania, a ja zapraszam Was na kolejne recenzje, które już niebawem. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!